Dagmara Moranowska, witam i zapraszam na szczegółowe prognozy pogody. A pogoda w Polsce do tej pory kształtował układ wysokiego ciśnienia, który gwarantował nam więcej pogodnego nieba, ale już dziś w nocy panowanie przejmie niż. Do naszego kraju napływa masa umiarkowanie ciepłego i wilgotnego powietrza. Dziś wieczorem i w pierwszej części nocy największe zachmurzenie na północy i na południu kraju. Przelotne opady deszczu mogą wystąpić na Mazurach oraz w Małopolsce, natomiast nad pozostałym obszarem zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na termometrach w nocy od 12 do 14 stopni maksymalnie na wybrzeżu i w górach i od 8 do 11 nad pozostałym obszarem cały czas powieje słabo i umiarkowanie z zachodnich kierunków. Jutro przed południem w kraju na ogół zachmurzenie będzie umiarkowane i małe, najwięcej chmur na południu i tutaj zacznie padać deszcz, najpogodniej na wschodzie, natomiast po południu te opady deszczu zaczną przemieszczać się także na wschód, a następnie na północ naszego kraju. Na termometrach od 18 do 20 stopni na wybrzeżu i od 23 do 25 stopni nad pozostałym obszarem cały czas powieje słabo i umiarkowanie z zachodu. Na Kujawach i na Pomorzu dziś wieczorem i w tej pierwszej części nocy zachmurzenie będzie duże, z niewielkimi przejaśnieniami. Dopiero druga część nocy przyniesie nam niewielkie przejaśnienia i rozpogodzenia na termometrach od 10 do maksymalnie 12 stopni. Jutro w regionie do południa sporo chmur na niebie, a niestety po południu wzrost zachmurzenia i wszędzie możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu na termometrach od 21 do 23 stopni, a na barometrach teraz wzrost ciśnienia jutro 1003 hektopaskale. Spójrzmy na kolejne dni. W sobotę zachmurzenie będzie duże, w nocy od 13 do 14 stopni, w ciągu dnia od 22 do 23 stopni. W niedzielę zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu, w nocy od 12 do 13 stopni, w ciągu dnia od 24 do 25 stopni. W poniedziałek przewaga chmur na niebie z przejaśnieniami, w nocy już nieco cieplej od 14 do 15 stopni, w ciągu dnia od 23 do 24 stopni. Dziękuję za to spotkanie i do zobaczenia.